Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze i dziewica. Tu kanał Iwonna Teresa. Przedstawić chcę dzisiaj Wam, kochani, postać błogosławionej Jolanty, mojej głównej patronki, chcąc tym oddać jej cześć i chwałę, jej cnotom pobożności i świętości. Posłuchajcie. Błogosławiona Jolanta przyszła na świat w Ostrzychomiu, jako ósme dziecko króla węgierskiego Beli IV i Marii, córki cesarza bizantyńskiego. Urodziła się około roku 1244 i jako kilkuletnia dziewczynka znalazła się na krakowskim dworze swej siostry świętej Kingi. Wysyłając Jolantę do Krakowa, ojciec jej, Bela IV, miał w planie wydać córkę za kogoś z książąt piastowskich. U boku swej siostry, świętej Kingi, Jolanta przebywała do 1258 roku, czyli 10 lat. Właśnie jej siostra miała duży wpływ na postawę życiową Jolanty. W roku 1256 zaręczył się z Jolantą książę Kaliski, Bolesław Pobożny. Ona miała 12 lat, a książę 35. Ślub odbył się dzięki dyspensie papieża bardzo uroczyście, 2 lata później, gdy Jolanta miała 14 lat. Na dwór zjechało wielu znamienitych gości i wesele trwało wiele niezapomnianych dni. Ślubu udzielił im biskup krakowski Prandota. Z tego małżeństwa urodziły się 3 córki – Jadwiga, Elżbieta i Anna. Jadwiga została żoną króla Władysława Łokietka i matką Kazimierza Wielkiego. Jolanta okazała się bardzo dobrą i oddaną matką i małżonką. W domowe życie wprowadziła klimat ładu, spokoju, szczerej pobożności i wielkiej miłości. Wpływ księżnej tak bardzo udzielił się jej mężowi Bolesławowi, że potomność nadała mu przydomek pobożny. Jednak nie ma wiadomości o tym, jak umiała zręcznie brać udział w polityce swego męża. W roku 1257 zmarł książę wielkopolski Przemysław i prawem spadku cały obszar przeszedł pod panowanie Bolesława Pobożnego. Zaraz na początku swoich rządów książę uporał się z Brandenburgią, która rościła pretensje do Wielkopolski. Książę wciągnął do swoich rządów także błogosławioną Jolantę. Więcej wiadomości jest o uczestnictwie w bardzo licznych i pobożnych fundacjach samego księcia i jego żony. Pobożne inicjatywy Jolanty i Bolesława związane były ze wzrastającą w Polsce działalnością młodego zakonu franciszkanów. Książę był nie tylko świętym organizatorem rządów, ale i dobrym opiekunem kościoła. Sprowadził franciszkanów do Kalisza, Gniezna, Obornik, Pyzdr i Śremu. Uposażył klaryski w Zawichoście, w Czywsie, gdzie ksienią była wówczas błogosławiona Salomea. Zwiększył uposażenie cystersek w Osłoboku i benedyktynów w Mogilnie. Czynił to wszystko dzięki błogosławionej Jolancie, która umiejętnie i poprzez wielką miłość do męża i rodziny potrafiła zachęcać księcia do działalności na rzecz kościoła i swoich poddanych. Byli rządcami sprawiedliwymi i bardzo pobożnymi. Błogosławiona Jolanta wychowywała nie tylko swoje córki, ale też dzieci zmarłego Przemysława I. Właśnie 2 spośród jego 4 córek wstąpiły do cystersek w Czebnicy, a 3 do klarysek oraz 4 wnuczki,
córki Jadwigi i Władysława. 13 kwietnia 1279 roku zmarł mąż błogosławionej Jolanty. W tym samym roku zmarł też jej szwagier, mąż błogosławionej Kingi. Od tegoż roku błogosławiona oddała się wyłącznie zbawieniu swej duszy i wstąpiła do zakonu klarysek, z którymi już wcześniej utrzymywała żywy kontakt. Najpierw przebywała z Kingą w klasztorze starosądeckim, a gdy w 1284 roku ukończono budowę nowej siedziby klarysek w Gnieźnie, osiadła tam i cały czas troszczyła się o uposażenie klasztoru. Zresztą, dzięki błogosławionej Jolancie i jej wsparciu finansowemu i duchowemu oraz Przemysławowi II klasztor został ukończony. W tym właśnie klasztorze w Gnieźnie błogosławiona Jolanta zakończyła swój żywot. Dnia 17 czerwca 1298 roku. Nie wiadomo, czy była ksienią w tym klasztorze, czy też zwykłą siostrą, lecz jej charakter, osobowość i wielka ofiarność dla innych dawała przypuszczenie, iż była tam jako zwykła siostra, że nie przyjęła urzędu ksieni. W tym też klasztorze błogosławiona Jolanta została pochowana. Grób jej wkrótce zasłynął licznymi cudami i stał się miejscem wielu pielgrzymek wiernych. Lecz nikt nie spisywał łask i dlatego błogosławiona musiała długo czekać na swego pisarza zajmującego się żywotami świętych. Dlatego dopiero w 1631 roku, czyli w 333 lata po jej śmierci, prymas Polski Jan Wężyk wyznaczył komisję kanoniczną dla procesu kościelnego. Wtedy też dokonano otwarcia jej grobowca i przełożenia jej śmiertelnych szczątków do nowej trumny. Wiek XVII przyniósł wielkie ożywienie kultu błogosławionej Jolanty. Zaczęto też prowadzić Księgę Łask. Jej pierwszy żywot ukazał się dopiero w 1723 roku. Napisał go franciszkanin ojciec Maurycy Kiełkowski. W 1775 roku generał franciszkanów ojciec Alojzy Marzoni wyznaczył osobnego prokuratora dla sprawy beatyfikacji błogosławionej Jolanty. Prokuratorem tym został ojciec Franciszek Cybulski. Napisał on i ogłosił drukiem życie i cuda wielkiej sługi Bożej Jolanty. W tym samym czasie król Polski Stanisław August Poniatowski wniósł do Rzymu prośbę o formalną beatyfikację. Odbyła się ona 14 czerwca 1827 roku. W tym roku papież Leon XII wyznaczył na dzień jej święta 17 czerwca. Wskutek trudności stawianych przez ówczesny rząd pruski uroczystości beatyfikacyjne mogły odbyć się w Wielkopolsce w Gnieźnie dopiero w roku 1834. Wtedy relikwie błogosławionej Jolanty przeniesiono na ołtarz do kaplicy klarysek, którą odtąd poczęto nazywać imieniem błogosławionej Jolanty. Obecnie wspomnienie błogosławionej Jolanty obchodzi się w Polsce 15 czerwca. Grób błogosławionej Jolanty nawiedziła jej wnuczka Elżbieta Łokietkówna, królowa węgierska, w 1372 roku. Zygmunt I Stary, król Polski, w 1512 roku i król Zygmunt III Waza w 1623 roku. Błogosławiona Jolanta była cnotą ofiarności, miłością Chrystusowego Krzyża.
umiała wyzbyć się ziemskich przywiązań, a kształtować duszę. Nabyła zamiłowanie do modlitwy, zastanowienia się i refleksji. Religijność i wiara w Chrystusa promieniowała w wychowywaniu dzieci. Była przykładem wiary w Syna Bożego. Chociaż chodziła po ziemi i obarczona ciałem, tkwiło w niej życie Boże i ono to kierowało wszystkimi poczynaniami i zamierzeniami błogosławionej. W ostatnich latach imię Jolanty jest tylko jedno w wykazach hagiograficznych. Otrzymała to imię błogosławiona Jolanta dla pamięci ciotki królowej aragońskiej. Sama błogosławiona była jednak najczęściej nazywana w życiu Heleną. Według Długosza imię Heleny nadali Jolancie Polacy, co księżna chętnie przyjęła. Imię Jolanta oznacza kwiat fiołka. Chciałabym teraz pomodlić się do błogosławionej Jolanty w intencji wszystkich solenizantek dzisiejszych. Przy okazji życzę wszystkiego najlepszego pani Jolancie Paterek, która także dzisiaj obchodzi swoje imieniny. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w miłosierdziu swoim oderwałeś błogosławioną Jolantę od zaszczytów i bogactw, a sprawiłeś, iż wybrała w pokorze Twojego Syna i umartwienie ciała przez jej zasługi w stawiennictwo spraw, abyśmy, odrywając się od wszystkiego, co ziemskie, ze szczerym sercem szukali tego, co niebieskie. Błogosławiona Jolanto, której imię noszę, patronko moja, Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała i ratowała we wszystkich potrzebach moich i wyjednała mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich. Spraw to, o drogo moja patronko, abym Bogu dochowała wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyła sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Dzień dzisiejszy, o Boże, jest dla mnie nie tylko miłym i wesołym, ale i drogocennym dniem, bo jest pamiątką Twoich nieocenionych darów, jakie spłynęły na mnie w dniu Chrztu Świętego. Przeto z głębi serca składam Ci dzięki, żeś mi dał doczekać dnia dzisiejszego, który przypomina mi najdroższy skarb złożony w duszy mojej przy Chrzcie Świętym. Winnam Ci życie moje, bez woli Twojej nie byłoby mnie na ziemi, ale bardziej jeszcze winnam Ci odrodzenie moje. Miłosierdziu Twemu zawdzięczam, że wyznaję prawdziwą wiarę świętą. Błagam Cię, o Boże, spraw to łaską swoją, abym ceniąc sobie to życie nade wszystko, żyła zawsze i postępowała tak, jak każdy chrześcijanin postępować powinien, abym, oddawszy Ci raz serce moje, zachowała je nieskalane i pozostała wierną służebnicą i córką Twoją przez wszystkie dni żywota mego. Cóż oddam Panu za wszystko, co mi uczynił? Co Ci oddam, o Panie? Nic godnego z siebie samej dać Ci nie mogę, ale oddaję Ci z nieprzebranego skarbu serca Jezusowego niezliczone zasługi. Oddaję Ci dar z niewinności, z pokory i miłosierdzia serca Najświętszej Maryi Panny i ze wszystkich jej zasług. Oddaję Ci dar zasług wszystkich świętych Twoich, a osobliwie mej świętej patronki. To wszystko zaś oddaję Ci, dziękując za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, które mi wyświadczyłeś, i przepraszam Cię za wszystkie grzechy i niewdzięczności moje, a wreszcie proszę Cię pokornie o błogosławieństwo Twoje, o ratunek i wszystkie łaski, których potrzebuję na dalsze moje życie i na życie wieczne. Błogosławiona Jolanto, módl się za nami, módl się za wszystkimi Jolantami w dniu dzisiejszym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.